Dlaczego oni wszyscy kłamią? Dlaczego jest tyle clickbaitów na YouTubie? Dlaczego kiedy widzę live'a i jest napisane FIFA 17, demo, gameplay, let's play i wchodzę na ten live, to widzę jak facet idiota pobiera grę. No kto normalny chce coś takiego oglądać? Boże święty. Chyba nigdy nie zrozumiem tego YouTube'a. Inny przykład. Food Draft. Ronaldo, Messi, Neymar. Tak będzie się nazywał ten odcinek. Clickbait. To jest to. FIFA Ultimate Team 17. First match. I dupa, wchodzę, a tam nie ma. Ale u mnie zawsze to, o czym mówię. Cześć widzowie, cześć. Witam was bardzo serdecznie w grze FIFA 17 demo. Zagramy sobie szybki mecz, ponieważ ja nie kłamię i nie wpisuję w tytule FIFA Ultimate Team Draft Messi, Ronaldo, Neymar, Bale, Iniesta, Modric i tak dalej, nie, tak nawiązując do tego wstępu, który nagrałem, to właśnie taka śmieszna sytuacja, że wchodzę sobie na... Zagramy sobie dzisiaj oczywiście Real Madrid, dokończę zaraz moją to, co mówiłem. I zagramy na przykład na Manchester, dajmy na to, a może na Juventus? Co tu mamy w ogóle do wybrania? Jak widać jest tak, Chelsea, Bayern, Gamba Osaka, Inter, Juventus, Manchester City, Manchester United, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain oraz Real Madrid. Jakieś Sad Saunders. Dobra, ja tutaj wybiorę losową drużynę. O, Juve jest losowe. Okej. Rozumiecie, przeglądam sobie YouTube, nie? Bo wiedziałem, że o 18 na Originie pojawi się FIFA demo i przeglądając właśnie YouTube, chciałem zobaczyć, kto pierwszy wrzuci jakikolwiek film. Wchodzę na jednego z live'ów, rozumiecie, i widzę tytuł FIFA 17 demo gameplay jakiegoś polskiego YouTubera, tam dosyć dużo subskrypcji miał. Wchodzę, a tam pokazano oczywiście okienko z Origina, jak pobiera się gra. No ja pierdzielę, myślałem, że mnie coś trafi, a chciałem zobaczyć. Wiedziałem, że grając w CS-a, bo się ostatnio wciągnąłem strasznie w CS-a, nie nagram jako pierwszy tego, dlatego dzisiaj wam ładnie nagrywam giereczkę, szybki meczyk z FIFA 17, którą swoją drogą i tak będę kupował na PlayStation 4, ale fajnie naprawdę jest zagrać przynajmniej szybciej troszkę i łatwiej mi jest nagrać cokolwiek niż na PlayStation. Także tego, no to zaczynamy, nie? Zobaczymy, co się tu w ogóle pozmieniało. Z tego, co z doświadczenia własnego wiem, że w każdej FIFA widzę, że się coś przycina, mam nadzieję, że tak nie będzie w meczu. W każdej FIFA, którą grałem nową, demówkę, czy już premierową wersję, zawsze coś się różniło mimo wszystko, inaczej się sterowało, inaczej się grało. Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie, chociaż to jest problem w tym, że mogę mieć właśnie problem z przystosowaniem się do nowego sterowania. Bale w fajnym koku, wyłącz trenera od razu, okej. No to co, jedziemy. Jedziemy, nie ma tragedii, mój komputer w miarę daje radę. Nagrywa i głos. Złą kamerę mam, muszę sobie zmienić kamerę, bo masakra. Nagrywa i głos, i obraz, i w miarę nawet to chodzi. Fuck! Wow, myślałem, że już... Nie, ja muszę sobie zmienić kamerę, bo ja tutaj naprawdę nic nie widzę. Nie lubię takiej kamery z boku. Telewizyjna to jest moja kamera, tak jest. Keylor na was. O, od razu lepiej. Jak na razie... Nie ma jakiejś ogromnej różnicy w sterowaniu. Modric! Na jakim poziomie ja w ogóle gram? Ja pierniczę, nie ustawiłem pewnie na legendarny. Ale przynajmniej wygram na odcinku. A, nie jest, na pewno nie jest na legendarnym. Ajajaj! Kurde, zapomniałem, sorry, na pewno jest ustawione inaczej. Żeby nie było, że ja jakiś słaby w FIFA. O, fuck. Jakie dziwne sterowanie w ogóle przy tych... Przy tych stałych fragmentach gry.
No i całkiem. Oj, oj, oj. Całkiem się to prezentuje, szczerze mówiąc. Oj, Pepe tutaj nieładnie. Benzema do Ronaldo, a ten. Wow, fajnie. Wiecie, co zauważyłem, że zostało polepszone? To, że jak się gra przeciwko botom, przeciwko komputerowi, to jak mam szybkiego zawodnika, to rzeczywiście karny? Tak jest. To rzeczywiście mam opcję go wyprzedzić takim szybkim zawodnikiem. Nie tak, jak to miało zawsze miejsce w... grając przeciwko właśnie komputerowi, że nie dało się wyprzedzić. On zawsze był szybszy, on zawsze wiedział, gdzie jestem. I tak dalej. Jezu, nie przeczytałem. O, fuck, co tu jest? Co to się, coś się pozmieniało w ogóle? Co? Wow, joj, ale okno. Cristiano... Ah, pięknie. Swoją drogą, dzisiaj 20:40 mecz. Dzisiaj. Chyba dzisiaj powinienem tą FIFA już rzucić, bo to już jest drugi dzień demo. Ale cicho, wy nic nie wiecie. O, w 16 oczywiście, jakiekolwiek dotknięcie skutkowało tym, że było... Co to mi tam myszka cały czas goni? Ajajaj, pięknie Marcelo! O, kurde. A Miralem Pjanić wyprowadza piłkę. Brawo! Brawo Karim, gruba się jeden. Spalony chyba. Nie? O, fuck! No to była dobra akcja w takim razie. Dobre. Wezmiemy teraz zawodnika. Niech mi tu ktoś podejdzie. Okej. Brawo, Isco! Isco ma blisko! Isco niestety. Się nie udało. Bardzo podobne do rozgrywki! Kurde, mol. Chodzi mi oczywiście o sterowanie do szesnastki, tak. Jest jakaś tam minimalna różnica, tak jak się z tego spodziewałem. Karny! Ojojoj, ale pudło. Okej, pierwsza połowa zdecydowanie dla królewskich. 7 strzałów celnych, 7 strzałów, 4 celne. Prawie 60% posiadania piłki. Jedziemy dalej. Modric do Marcelo. A Marcelo spierniczył, no. Nie byłbym dobrym komentatorem. Ja zaraz bym coś wypalił. Niestosownego w telewizji. A ten stanął. Dlaczego on stanął? Cholera jasna. Luka Modric obraca się z piłką. Pięknie tam przedryblował kilku przeciwników. Tak jest, Luka Modric do Isco. Ten do Benzemy. A Benzema do Isco jeszcze raz z powrotem. I mamy rzut rożny. Tak jest, rzut rożny. Nie ogarniam tych rożnych w ogóle. Nie potrafię tego robić. Nie potrafię wykonywać. Ciekawe, jak z rzutami wolnymi. Już na szczęście udało mi się karne ogarnąć. O co w tym biega? Oj. Rzut wolny, niestety. To był brzydki faul. Co? Nie. Za co? Fuck. Nie. No Luka, no co zrobisz? Fajnie fuck, jak ładnie wyglądają postacie. Dobra. Mówi się trudno, wygrywamy 1-0, wygramy ten mecz, Warriorsi. Dobra, Claudio Marchisio strzela na bramkę i obok bramki, na szczęście. I prostopadłe podanie na skrzydło do Alexa Sandro. I fantastycznie Marcelo takim ostrym ślizgiem w polu karnym, ryzykownym. Gareth Bale, ależ tam się rozpędził Waliczyk z piłką i jeszcze raz Gareth Bale. Ajaj, piękne podanie do Karima Benzemy i nie ma bramki. Gianluigi Buffon, to jest to doświadczenie, to jest to
co potrafi. To są te umiejętności przede wszystkim. A Karim Benzema również się nie popisał przy tym strzale, ale było bardzo blisko. Dobra, teraz piłka, dobra piłka i nie ma, ale by było, ja nie mogę. Aj, niestety, niestety, pewnie będzie dogrywka, pewnie będzie dogrywka, pewnie się cieszycie. Nagrywamy się 13 minut już tego nagrania. Więc na pewno starczy mi czasu, żeby nagrać jeszcze dogrywkę. Cristiano Ronaldo, nie wiem co on tu w ogóle robi. Pięknie, Isco się... Nie, to był Carvajal i mamy rzut wolny i teraz będzie możliwe, żeby sprawdzić rzut wolny. Czy potrafię strzelać w 17? Rzuty wolne, czy raczej nie? Nie, ja nie chcę mieć zmian za... Jak się strzela? O, właśnie o to mi chodziło, zmiana kamery. I ja robię coś tego, naciskam ten przycisk tutaj z tyłu. Naciskam prawie na całą parę strzał i uwaga. Wow, widzieliście jak szła tak. Coś pięknego. Ale nie spadła niestety, nie spadła niestety do bramki. Powinniśmy to zakończyć, powinniśmy zakończyć ten mecz. W regulaminowym czasie gry tam Karim Benzema świetnie walczy o piłkę i w strachu wybijają obrońcy Juventusu. Benzema, podanie do Carvajala. Carvajal wychodzi na pozycję i tu dobre podanie. Aj, gdyby tam lepiej Cristiano Ronaldo podał. Mielibyśmy prawdopodobnie już 1-0, ależ tam pięknie wyciął. O, Pepe. Fantastyczny ślizg. Brawo, brawo Keylor Navas. Jedziemy z kontrą, panowie, jedziemy z kontrą, cholera jasna. No niestety, dogryweczka. Zagramy sobie dogryweczkę do złotej bramki. Jeżeli takie w ogóle są. Zawsze było. Mam nadzieję, że teraz też jest taka możliwość. Tak jest. Złota bramka. Złota bramka. Oczywiście gramy. Wyłącz trenera, cholera. Troszkę lepiej Juventus zagrał w tej drugiej połowie. Ale tam Cristiano Ronaldo, jak już się włączy do obrony, to już na pewno zawsze jest piłka odebrana i dobrze się tam przedzierał. Powinien być rzut wolny, jednak nie ma. W FIFA 16 byłby już rzut wolny, także już widzę, co tu zostało poprawione. Nie ma takich głupich rzutów wolnych, które po prostu wzbudzały okropny rage u każdego gracza. Brawo Marcelo, pięknie wyprowadził piłkę. Gareth Bale do Benzemy, ale ten jednak źle sobie przyjął tą piłkę. Higuain świetnie się przedziera lewą flanką. Za nim nadąża Pepe, na szczęście nadąża. Aj, jej blisko było, żeby tą piłkę utrzymać. Już powoli koniec pierwszej połowy dogrywki. Fajnie, fajnie, jestem naprawdę pozytywnie, może nie zaskoczony, ale pozytywne mam odczucia tej gry. Aha, ja jestem w ogóle bez jednego zawodnika. Wejdzie na plac Morata i James Rodriguez. Za Bale'a wejdzie również Lucas Vazquez i lecimy dalej. Dobra, mamy drugą połowę tego dogrywki, tak. Brawo Lucas Vazquez. No to nie było mądre. Fuck! Oj. No niestety, niestety. Dlatego, że włączyłem złotą bramkę, przegrywam ten mecz. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się to podobało. Że dacie łapkę w górę mimo tego, że przegraliśmy.
na stadionie Chelsea Londyn, na Stamford Bridge. To było tyle z tej demówki. Jeżeli chcecie, żebym coś nagrał jeszcze z tego demo, no w 113 minucie, 13, no fuck this liczba. Jeżeli chcecie, żebym nagrał coś jeszcze oczywiście z tego, bo tutaj mamy taki smaczek, można powiedzieć, drobny urywek z tego, co wiem, FIFA fabularnej. Będzie można powiedzieć, że ktoś przeszedł FIFA. Także naprawdę, no coś fajnego tutaj wymyślone. No i tyle z tego. Możemy zagrać jeszcze innymi drużynami, jeżeli byście chcieli. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!